Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejne spotkanie piwonaliowe. Spotykamy się dzisiaj z wierszami Tadeusza Dąbrowskiego. To jest tom wydany w serii mozaikowej. O Tadeuszu Dąbrowskim nie będę mówiła, bo musiałabym wymieniać wiele nagród, tłumaczeń, bo jest to poeta tłumaczony na wiele języków. A wydaje mi się, że mówiąc o poezji, to jest jakby takie najmniej ważne. Chciałam przeczytać, co napisał o tej poezji Adam Zagajewski. A napisał mianowicie tak. Tadeusz Dąbrowski jest w dziedzinie poezji kimś, kogo Francuzi nazywają Le Grand Reporter. Posiada temperament realisty, lecz jego realizm jest z natury poetycki. Prowadzi do odkryć, nie zaś do oskarżeń. Jego wiersze osiągają nadzwyczajny poziom skupienia i gęstości stanowiąc adekwatną odpowiedź na absurd naszego świata. Dzisiaj z Tadeuszem Dąbrowskim będzie rozmawiał redaktor Paweł Orzeł i bardzo się już cieszymy na tę rozmowę. A ja jeszcze sprawię sobie drobną przyjemność i przeczytam wiersz Tadeusza Dąbrowskiego właśnie z tomu Skrable. W Kolumba Muzeum w Kolonii widziałem statek kosmiczny. W którym brzęczały setki komputerowych wiatraczków, a także fotografie, które udawały zdjęcia klasyków surrealizmu i jeszcze płaszcz na wieszaku widziałem, neseser na krześle, złotą ścianę, rozciągniętego na współczesnym krzyżu średniowiecznego Chrystusa, który zbawia. Bardzo serdecznie zapraszam na naszą kolejną rozmowę. Taduszu. Miło Cię widzieć po takim czasie. Nie widzieliśmy się dwa lata z hakiem, tak naprawdę jesteś z nowym tobikiem. Skrable, czy jak niektórzy mówią brzydko po polsku, szkrable też. <śmiech> <śmiech> Może tak w ramach tylko wstępu, Zapisa zapisałem sobie taką rzecz, że skrable gra w, układ w układanie słów, wymyślona przez Alfreda Butts Buttsa w 1931 roku. Obecnie jedna z najpopularniejszych gier słownych na świecie. Prawa autorskie do nazwy Scrabble posiada firma Mattel oraz w USA i Kanada. Mam nadzieję, że nie będą cię ścigać za wykorzystanie nazwy. A w Polsce organizacją zrzeszającą skrablistów jest Polska Federacja Skrable, która od 1993 roku organizuje mistrzostwa w Polsce. I pytanie do ciebie, czy masz coś wspólnego z tą? Nie, nie jestem członkiem. Raz w życiu może grałem w tę grę. I dziwi mnie to, co mówisz. A propos zastrzeżonego tytułu, znaczy zastrzeżonej nazwy, ale. Wczoraj dostałem maila od mojej tłumaczki na niemiecki, która skontaktowała się po tym, jak dostała ten właśnie tomik z naszym wydawcą, który obiecał jej, że jest gotów wydać kolejny mój tom po niemiecku, ale nie pod tym tytułem, bo on jest zastrzeżony. Takie było stanowisko Niemców, co dziwi mnie o tyle, że oczywiście gra grą, ale no jest to pewna aberracja, jeżeli możemy zastrzec sobie wyrazy słownikowe, które przecież poza kontekstem gry yy, mogą być używane, bo skrable to nie tylko gra, to nie tylko... Pośpieszne pisanie po angielsku, ale także drapanie, szamotanie się, co no, znacznie poszerza tutaj zakres semantyczny i, i wymowę całego tomu. To także, z tego co pamiętam, nawet walka w niektórych kontekstach, więc ten tytuł oczywiście jest przekornie, zresztą kolor okładki też to trochę sugeruje. Tak, od nazwy gry ale myślę, że przekracza jakby nasze takie skojarzenia związane z, z grą wyłącznie, bo poezja bywa grą, ale mam nadzieję, że jest czymś więcej niż, niż, niż grą, a jeżeli jest grą, to jest bardzo, bardzo poważną grą na śmierć i życie i wydaje mi się tym bardziej, że Skrable, ta nazwa pojawiła się w jednym z wierszy króciutkich z tego tomiku, więc tym bardziej czułem, że jest, że, że jest zasadne, jeżeli, jeżeli stanie się tytułem całego tomu. A skrable, no, nie chciałbym tłumaczyć własnych wierszy, własnego tytułu, ale wydaje mi się, że, że my się spotykamy gdzieś w naszej komunikacji, nie tylko jako, nie tylko między pisarzem a czytelnikiem, ale w naszej zwykłej międzyludzkiej komunikacji nie tyle w słowach, co na przecięciach słów, na przecięciach doświadczeń. I, i poza tym każdy akt komunikacji, każda lektura, ale też każda rozmowa jest rodzajem Deszyfracji, jest rodzajem translatoryki, można powiedzieć. Więc, więc wydaje mi się, że, że my po prostu interpretujemy świat dopisując do tego, co już jest na planszy, swoje własne kombinacje słów. Na tym też polega poezja, która, jest, która powinna prowokować nas do tego, żeby to drzewo semantyczne naszego żywota się rozrastało w wielu kierunkach. Więc tak, no, tytuł jest lekki. Staram się tytułować moje tomiki lekko, tylko chyba czarny kwadrat brzmiał tak serioznie. E, tak, no więc ty, tyle w kwestii tłumaczenia się z tytułu. To jeszcze jedno pytanie od purystów językowych. Proszę o krótką odpowiedź tak albo nie. Czy wzgardziłeś polskim odpowiednikiem skradle literaki? <laughs> Wiesz co, nie wiedziałem, że nie wiedziałem o istnieniu takiej gry, naprawdę. Nie zaglądasz na Kurynika? Nie? nie, 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 nie. Moja wiedza o skrabie jest bardzo uboga, tak jak powiedziałem. Dwa, ze dwa razy w życiu w to grałem, ale, ale wiem o co chodzi i, i wydało mi się to nośne jako metafora. Dobrze, czyli pamiętaj, polska wersja to jest literaki. Już się mieszasz w zeznaniach, powiedziałeś, że raz grałeś, raz mówisz, że dwa, ale przejdźmy do jednego chyba tak mogę to nazwać, do jednego z patronów tego tomu, ksiądz Rodzewicz. Właśnie to jest wiersz, on jest w tytule tego wiersza. Wiersz zaczyna się od pytania, grałeś kiedyś w skrable? Jak zakładam, on był mistrzem, tak, tej gry, plus był też swoim bliskim, znajomym, przyjacielem. I skoro jest jakby jednym z patronów i z niego bierze się trochę tytuł tego tomu, jakbyś mógł przybliżyć tę postać, bo osobom, które o nim nie słyszą. A to bardzo Niesamowite, bo zadając to pytanie spełniasz niejako intencję tego wiersza. To znaczy taka była moja intencja, żeby ten wiersz był poniekąd pamiątkowy i wynagradzający, dlatego że ksiądz Rodzewicz, jak wielu księży, jak wielu lekarzy pisał wiersze bardzo namiętnie. Wydał w życiu kilkanaście zbiorów wierszy, był proboszczem przez wiele lat w pasłęku w małym miasteczku, w którym się wychowałem, na pograniczu Żuław i, i Warmii. No i takim przyjacielem rodziny, no właśnie świetnym skrablistą. I był trochę sfrustrowany, początkowo przynajmniej, wydając kolejne tomy. Później próbował ten swoją, to swoje jakieś rozczarowanie, być może niedostatecznym odzewem, tłumaczyć tym, że jemu nie zależy, że że, że on nie, nie zależy mu, żeby uczestniczyć w obiegu czy, czy w tak zwanym życiu literackim, że on by pisał niezależnie od tego, ile osób czyta, jakie nagrody prestiżowe by otrzymał. No i wydał tych tamów kilkanaście lepszych, gorszych. <laughs> Byłoby zabawne. Mówi, że najlepiej mu się pisze w podróży pociągiem, i że podczas jednej takiej kilkugodzinnej podróży potrafi napisać półtomiku. No więc, absolutnie abstrahując od, od, od jakości tych wierszy, bo tak jak mówię, były lepsze i gorsze, wydał mi się tak czysto po ludzku postacią, którą, którą chciałbym uwiecznić, spłacając być może ten dług. I próbując zadośćuczynić temu, że nie reagowałem na jego poezję dostatecznie entuzjastycznie za jego życia, bo zmarł w zeszłym roku, i mimo że wręczą mi i zapraszają mnie na wszystkie swoje promocje, to nic dla niego jako poety nie zrobiłem. I przypomina mi się taki wiersz Tadeusza Różywicza o poecie Eminowiczu, o którym też prawie nikt nie słyszał. I, i i, I pomyślałem sobie, że jest taki moment w życiu, kiedy się przestaje myśleć o tym, czy postaci użyte w wierszu są uniwersalne i rozpoznawalne, ale kiedy, kiedy można sobie pozwolić na wiersz, który jest najzwyczajniej prosty, jak podanie ręki i załatwia pewną ważną dla mnie prywatną sprawę. A dzięki tej mojej prywatnej sprawie, ty, jako jeden z czytelników tego tomu, już zadałeś mi pytanie o księdza Rodzewicza, którego. A którym byś pewnie nigdy w, 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 i nigdy nie usłyszał. Więc y, tak, Księża Rodzewiczu, jeżeli patrzysz na nas z góry, masz już jedną osobę, która być może sięgnie po twoje wiersze dzięki mojemu niepozornemu wierszykowistomu skrable. Z tym, że nigdy to bym <laughs> uważał, bo wiesz, mając problemy ze spaniem, czasami człowiek sięga w dziwne, odmęty internetu, ale pojawiał się jeszcze jedno nazwisko, o chciałem cię zapytać, to jest nazwisko, które na pewno towarzyszy Ci od wielu wielu lat mianowicie Różewicz. I pewnie nie będzie nadużyciem, jeśli powiedzieć, że Różewicz jest pewną figurą mistrza, być może dla Ciebie. Zwłaszcza, że w tym tomie no, masz wiersz pod tytułem Ojciec odchodzi. To już jest bardzo mocne, tutaj brakuje mi słowa, czy przybliżanie się do niego. Ale też o Różewiczu pisałeś wcześniej i powiedz mi, może z 20 lat nawet o nim piszesz. Jak się zmienia Twoja perspektywa Różowicza przez te 20 lat? Jak się zmieniła? I kim teraz jest Różewicz kilka lat po śmierci dla Ciebie? I dlaczego ojciec odchodzi? No, w, w, tak, jak, tak jak zauważyłeś, nigdy nie ukrywałem tych związków, tym, że się jawnie i, i, i głęboko inspiruje Różowiczem, ale to od początku była relacja nieco, nieco polemiczna. To znaczy, Wydawało mi się, że, ten jego, że ta jego taka beketowska, bardzo ciemna diagnoza dotycząca współczesnej cywilizacji jest troszeczkę, troszeczkę przesadzona. W swoich pierwszych wierszach próbowałem go podszczypywać, podgryzać, prowokować. Wydałem taki arkusz, o którym mało kto wie. Zrobiony bardzo schludnie, ale no, chałupniczo na ksero i tak dalej, ukazał się w kilkudziesięciu egzemplarzach, ale z ISBN-em, więc powinien gdzieś być w odmętach bibliotek i w archiwum Biblioteki Narodowej z pewnością. I ten arkusik nazywał się Matka Nadchodzi. Ja jestem jedynakiem i mam... Moja mama była zawsze bardzo, bardzo nadopiekuńcza i tata się śmiał, że kochała mnie taką małpią miłością, chcąc mnie uchronić przed całym złem tego świata. I, i, I łączyło się to oczywiście z, z częstą inwigilacją dotyczącą wszystkich sfer mego, mego życia, żeby zapewnić mi owo bezpieczeństwo. I um, kiedy Różewicz wydał tom, który dobrze wszyscy znamy, Matka odchodzi, ja wydałem arkusz dotyczący, złożony z wierszyków rodzinnych poświęconych mamie, tacie, zatytułowany Matka nadchodzi, co przywodzi oczywiście skojarzenie z jakimś um, Horrorem klasy C, godzillą, prawda, że matka, wszędobylska matka nadchodzi, prawda? Tak jak nadchodzi matka, kiedy siedzisz zamknięty w pokoju i żeby sprawdzić, co tam, co tam tajemniczego wyprawiasz. No i ten, ten taki gest w sumie dość, no dość szczeniacki, został paradoksalnie przez Tadeusza Różywicza doceniony. W z naszych rozmów, takich prywatnych, stwierdził, że bardzo mi się to spodobało, że właśnie ktoś o kilka pokoleń młodszy nie traktuje go wyłącznie pomnikowo, chociaż pisałem o nim pracę magisterską i oczywiście mój szacunek dla jego twórczości jest, jest niezmierzony, nie, nie, nie jest ogromny, ale jednocześnie potrafił śmiać się z siebie i docenić te moje zaczepki, w przeciwieństwie na przykład do Czesława Miłosza, który w wielu wywiadach podkreślał, jak boli go to, że, że wszyscy się z nim zgadzają, wszyscy go adorują, natomiast on by chciał, żeby jakiś młody poeta mu się sprzeciwił, wszedł z nim w jakąś polemikę. I pamiętam, kiedy takie próby się pojawiały polemicznego czytania Miłosza czy wchodzenia z nim w dialog, no to raz, że poeta tego dialogu nie podejmował, ale przede wszystkim cały jego dwór się oburzał i taki człowiek stawał się personalną grata, w środowisku, natomiast Różewicz zupełnie odwrotnie potrafił jako, jako uznany już poeta, no, uruchomić w sobie tego satyra, również w odniesieniu do samego siebie potrafił się z siebie śmiać, a to nie jest takie typowe wśród artystów i poetów, by móc. Zresztą jego, jego cały imidż, jeżeli można mówić o imidżu, bo imidż zakłada pewną strategię, ja nie wiem na ile on to planował, ale to przecież była, to był wizerunek antypoetycki, prawda? To był człowiek, który potrafił przerwać spotkania autorskie w połowie, mówiąc, że, że on musi siusiu, i żeby, albo no chodził w tym swoim kapelusiku wędkarskim, prawda? Nie było w nim cienia jakiegoś no snobizmu i, i, i chyba też miał dystans do życia literackiego, które to życie literackie z samą literaturą. Z, z pisaniem niewiele ma wspólnego. Zawsze mówi, że jej było do malarzy niż do kolegów po piórze i koleżanek. Więc postać, która mnie fascynowała, no, fascynuje pod wieloma względami. Oczywiście przede wszystkim ze względu na poezję, dramaty, na to, że właściwie wyprzedził swoją epokę, że zaryzykował wszystko po wojnie, zaryzykował najwięcej jako poeta, dlatego że że zaczął pisać w sposób, w jaki nikt nigdy nie pisał i nikomu się to, tego typu pisanie nie kojarzyło wcześniej z poezją. Zresztą na początku zbierał cięgi, wcale nie był noszony na rękach, wcale nie był wychwalany przez krytykę, więc można powiedzieć, że postawił swoją karierę na szali. No po prostu no, musiał nauczyć ludzi siebie, tak? musiał wykrować niejako swoją postać, swoją, swoją poezję od nowa. No, i osiągnął sukces, zaryzykował i wygrał, wygrał w, tej, w tej grze. Czy wygrał wszystko? No Pewnie chciał dostać tę nagrodę Nobla, ale nagrody Nobla dostają ludzie, którzy, którzy piszą wiersze stosunkowo bezbolesne. A Różewicz pisał wiersze, które po prostu są chwilami nie do zniesienia, które. które on, on stworzył te, taki model poezji, która jest rodzajem. Happeningu czy instalacji. To znaczy, ona w dużo większym stopniu niż wcześniejsza poezja angażuje czytelnika i na niego zrzuca odpowiedzialność za wiersz. I stąd te wszystkie rozwlekłe, późne poematy Różywicza, które dla czytelnika przyzwyczajonego do takiej poezji. Tradycyjnej, nawet już wiersza wolnego, były po prostu nieprzyswajalne, no bo jak można, no po to się sięga po, po wiersz, prawda, żeby przy filiżance aromatycznej herbaty w niedzielne popołudnie móc uciec od tego świata, a on właściwie serwował nam w swoich poematach cały ten bełkot, który, który mamy na co dzień, oglądając telewizję czy słuchając durnowatego radia. I i po co, prawda? Czyli po co wiersz, który, który męczy, który odrzuca, który do tego całego bólu i pomieszania wartości dodaje jeszcze to samo? No, właśnie po to, żeby wzbudzić taką naszą alergiczną reakcję, tylko że w poezji. I żeby pokazać, że poezja nie jest oderwaną przestrzenią, ale ulega procesowi rozkładu i takiej yy, intoksykacji. Jak wszystkie dziedziny życia, znaczy, że przestrzeń ducha nie może, jak to było przed wojną czy u mandrytów, tak sobie trochę istnieć obok tego, co się dzieje w cywilizacji, to się nawzajem przenika, i ten nihilizm również przesącza się do poezji i, 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 i takie no, pomieszanie zupełnie aksjologiczne. Więc można powiedzieć, że różewicz, ryzykując utratę czytelnika, ryzykując to, że no jego poezja będzie odrzucać. Pokazał śmierć poezji na żywo. To znaczy pokazał nam w pewnym gigantycznym, odważnym happeningu śmierć poezji live. To znaczy, jeżeli przyjąć, że, że poezja czy sztuka w ogóle jest rodzajem wątroby oczyszczającej nas z toksyn byle jakości popkultury, no to jako ta wątroba no ona oczyszcza, ale sama ulega degradacji. Więc, więc takiej degradacji ulegał wiersz Różewicza, który nie chciał się od tego świata odwracać, ale przeciwnie, yy, kłonął go, zasysał, bo żeby być współczesnym i, i, i nie eskapistycznym, to musiał ten świat odzwierciedlać, tak? Ale nie był w stanie go przefiltrować i oddać nam go w czystej, krystalicznej postaci. Ja bym jeszcze zaryzykował stwierdzenie programowo przeszkadzające, być może czytelnikowi, ale Wracając jeszcze do poprzedniego tematu, na sekundkę. Nie wiem, czy cię to pocieszy, ale jak mówiłeś o matce, jakbyś mówił przeze mnie. Dokładnie ta sama sytuacja, jedyna, a więc. Pozdrawiamy tak. Tematy. Więc to jest chyba dobry moment, żebyś może przeczytał coś z tamu. Ojciec odchodzi. O szyby deszcz dzwoni. Deszcz dzwoni jesienny. Pszczoła krąży nad kwiatem nas Turcji, a mój ojciec odchodzi. Był silny jak chleb, lecz zamienił się w okruch. Kładę go sobie na ustach i czuję Bochen. Ojciec odchodzi. Myślałem, że odwróci się jeszcze, by zobaczyć, czy patrzę, ale on twardo szedł, na swoich kruchych nogach, z łopoczącą flagą serca. Czekałem, aż się obejrzy, lecz chyba się bał, że zobaczy, jak płacze. A może po prostu coś pociągało go bardziej. Dlaczego poezja jest ci niezbędna do życia? Bosnuje się po dworcu jak piękna ćpunka, którą chętnie byś przeleciał, gdyby nie twoja pozycja. Albo śmieje ci się w twarz jak dziecko, które byś rozpieszczał, gdyby było twoje. Albo wadzi jak niedołężna matka, która nic nie pamięta, robi pod siebie i którą żywcem zakopałbyś w lesie, gdyby nie twoja miłość do niej i twoja pozycja. Albo psuje ci humor jak wróżbitka, która dokładnie przepowiada twoją straconą przeszłość. Poezja. Jest ci potrzebna, żebyś czasami mógł wyjść z siebie, zobaczyć i nigdy nie wrócić. O to jest taki trochę Różewiczowski wiersz. Różewicz dużo pisał o sytuacji spotkań autorskich, o teatralizacji towarzyszącej spotkaniem autorskim. Więc ja byłem na spotkaniu autorskim w Curychu w zeszłym roku, i tam na widowni było, były 3-4 osoby, w tym ja. Usiadłem nieopatrznie w pierwszym rzędzie, a poeta był niezmordowany. Czytał, czytał i czytał. Atomik był gruby, i te osoby z tylnych rzędów powoli się ulatniały. Zostałem sam i no nie miałem wyjścia. Znaczy, nie stać mi było na. Znaczy, to po prostu czułem, że, że na mnie wisi cała, cała sytuacja. No i, no i chociaż taki był z tego pożytek, z tego mojego cierpienia i poświęcenia, że napisałem wiersz, spotkania autorskie. Wychodzili pojedynczo, uniżenie, dyskretnie. Pani z lewej na skruszonych palcach. Ten z pierwszego rzędu miał trudniej, ale dał radę. Zostałem całkiem sam naprzeciw. Niezmordowanego autora, który czytał, popijał wodę i czytał, popijał wodę i czytał. Wiedziałem, że jeśli wstanę, odbiorę mu nadzieję, a może nawet życie, jakbym odłączył go od kroplówki. Siedziałem zatem, a on czytał niespiesznie, bez komentarzy, anegdot, bez przerwy i tylko czasem popijał wodę. W pewnej chwili spostrzegłem, że mówię sam do siebie. Bardzo nie, nie, nie planowałem, które wiersze będę czytał, i kartkując ten tomik, zdaję sobie sprawę, jak wspaniały pomysł miałem tytułując go Scrabble, dlatego że co wiersz to właściwie trochę inna tonacja, trochę inna układanka. Nie, żeby ten tom nie był spójny, bo jak Ani Piwkowskiej mówiłem przez telefon wielokrotnie, pracując nad nim, Podłoga była przearanżowywana w mieszkaniu. To znaczy, wydruki rozkładałem na podłodze, żeby zobaczyć, jak to się komponuje jako całość. Konfiguracja się zmieniała. Jeden wiersz po tygodniu wędrował w inne miejsce, na jego miejsce pojawił się. No i więc jest to jakaś historia. Oczywiście, Tomik Wierszy nie może być antologią. Znaczy, może być, ale nie chciałbym, żeby był wyłącznie antologią do czytania na wyrywki. Ale jednak, jednak jest dość. Jest dość różnorodnie tutaj, bo jest i językowo widzę, i tak, nawet tak, tak. Więc przeczytam taki wiersz z gumy, który nie jest typowym dla mnie wierszem, który pewnie mógłby się spodobać obecnie młodym poetom, bo takie wiersze się pisało. Sam próbowałem takie pisać dwadzieścia parę lat temu, jak jeszcze życie literackie i festiwale były czymś, co napełniało mnie wiarą w, w poezję i w środowisko wiersz z gumy Chodzi o to, żeby mieć taki bezkształtny kawałek gumy który będziemy mogli nosić w kieszeni i międlić I który będzie przypominał nam o najważniejszym Chodzi o to, żeby mieć taki bezkształtny kawałek gumy który będziemy mogli nosić w kieszeni i międlić i który będzie przypominał nam o najważniejszym Chodzi o to, żeby mieć taki bezkształtny kawałek gumy który będziemy mogli nosić w kieszeni i międlić i który będzie przypominał nam o tym, że w drugiej kieszeni nosimy już bezkształtny kawałek gumy, który możemy nosić w kieszeni i międlić i który przypominał nam o najważniejszym. Takie zgrywy. A teraz może coś poważniejszego, jak przystało na poetę 40. Prawie jednoletniego. To może wiesz zdanie, które, które rozpoczyna ten tomik. Zdanie. To jakbyś obudził się w zamkniętej celi i znalazł w kieszeni kartkę, a na niej jedno zdanie w nieznanym ci języku. I wiedziałbyś, że to zdanie jest kluczem do Twojego życia i do tej celi. I spędziłbyś lata. Próbując zrozumieć to zdanie, aż wreszcie by się pojął. Po jakimś czasie zrozumiałbyś, że znaczyło coś zupełnie innego. I tak miałbyś dwa zdania. A potem trzy i cztery i dziesięć, aż stworzyłbyś nowy język. Napisałbyś w tym języku powieść swojego życia. I gdy byłbyś już stary, spostrzegłbyś, że drzwi celi są otwarte. Wyszedłbyś w świat schodził go wzdłuż i wszerz, aż w cieniu wielkiego drzewa zatęskniłbyś za tamtym jednym zdaniem w nieznanym ci języku. Dobrze, czyli Tadeuszu, czyli <laughs> użyłem słowa eklektyczne. Wczoraj przeczytałem trzy razy. To I słuchaj, no to nie jest przypadkowy wyraz, eklektyzm, tak? bo tutaj poruszasz się po różnych miejscach. tak? Mamy Polskę, Czechy, Szwajcarię. Poruszasz się po różnych czasach. Tak naprawdę poruszasz się jako różny podmiot liryczny, nazwijmy to podmiot liryczny, czasami bardziej autorski, czy autorski czasami mniej. Czasami starasz się coś realistycznie opisać, a czasami, moim zdaniem, uciekasz strasznie od realizmu, właściwie z realizmu w metaforę. Tak naprawdę, albo być może, to jest jakby pytanie szersze, czy dobry realizm musi być zawsze metaforą. Tak naprawdę wchodzisz w własne przeżycia, wchodzisz w zabawy z językiem, chociażby wiesz gramatyka. Nie wiem, czy tutaj nie taki niezajmujący, nie, nie, nie najbardziej zabawny w dobrym kontekście, wchodzisz w strukturę wiersza. Wiersz Świat z tytułem paradoksalnie tak włożonym pod wierszem. Odwracasz porządki, mówisz o bełkoci świata. No i w końcu osobnym tematem też jest sama poezja. Tak jak przed chwilą czytałeś zamykający tomik. I to jest chyba taki eklektyzm nieobcy tobie. tak? Ty już tak wcześniej pisałeś. Tylko pytanie, jakbyś pozycjonował teraz ten tomik, bo to jest. Jeśli dobrze liczę, twój dziewiąty, dobrze liczę? Ósmy? To może ci zdałem już jeden? Jak go pozycjonujesz jak siebie widzisz właśnie po tylu latach pisania? I, bo to są tematy, które powracają chociażby religię. Jeszcze nie wspomniałem o tym. Kiedyś mówiono trochę w pozytywnym sensie, o takiej naiwności w Twoim pisaniu czy widzeniu świata, ja tutaj już widzę trochę zgorzknienie tak naprawdę. Jak pozycjonujesz ten tomik? Jak go sam odbierasz tak naprawdę? Nie wiem, to znaczy wydaje mi się, że nie, ch nie, nie chcę odpowiadać wymijająco na twoje pytanie, ale rzeczywiście uważam, że, że każdy mój tomik jest inny. Kiedyś chyba jakaś krytyczka literacka, nie jestem pewien czy to ta, więc nie będę wymieniał nazwiska, ale powiedziała, że jak trafia na moje wiersze w pismach literackich, to ma wrażenie za każdym razem, że pisała je inna osoba. I podobnie jest z moimi tomikami, które, które oczywiście mają cechy wspólne, one były wymieniane w recenzjach wielokrotnie, więc nie będę tutaj piał na swój temat, ale, ale są, są jednocześnie bardzo różne i, i i tylko dlatego jest sens po prostu dalej pisać, bo, bo, bo nie wierzę w poezję, która. Znaczy, nie ma poezji, która, która w oparciu o pewien klucz, o pewną metodologię jest w stanie w nieskończoność się powielać, powtarzać. To znaczy, jest dużo takiej poezji na rynku, ale, ale to, to mnie nie interesuje. To znaczy, oczywiście, bardzo trudno jest odróżnić wiersz dobry od wiersza wybitnego i wiersz drukowalny od wiersza genialnego. Ale, ale te najlepsze teksty to są te, które mnie samego zaskakują, które, które, z których dowiaduje się czegoś nowego o sobie samym. Krótko mówiąc, takie, które wykraczają poza to, co sobie o poezji i, i, i w tym konkretnym momencie, kiedy wiersz czytałem, zaplanowałem. Bo wiersz jest, dzieło sztuki jest przeważnie mądrzejsze, ciekawsze. Od swojego autora, no w jakiś sposób go, go, go przekracza. I to są te wiersze, które cenię najbardziej, takie, które, które dla mnie samego były niespodzianką, bo to oznacza, że one się nie wzięły wyłącznie z, mojej, z mojego wykształcenia, z mojej jakiejś pamięci kulturowej i z tak zwanego warsztatu. To znaczy, że nie wystarczy opanować pewnego zestawu środków, narzędzi, nie wystarczy wejść na pewien Poziom sprawności, by do końca życia móc być ciekawym autorem, ciekawym poetą. Więc ten tomik, zresztą pytanie, jak ja go pozycjonuję, zakładałoby właśnie po pierwsze, że miałem pełną jego wizję pisząc. I że mam pełną jego wizję, czytając go, go teraz. A takiego dystansu nie mam, bo wydaje mi się, że to jest proces zupełnie odwrotny. To znaczy, że to nie jest tak, że ja chcę w swoim tomiku wyrazić siebie, tylko te wiersze zebrane w całość są ponowną próbą zapanowania nad sobą i scalenia własnej, rozsypującej się często niespójnej podmiotowości, czyli tak naprawdę jest, jest to rodzaj nie, nie jest to bezpośredni, albo nie tylko jest to portret autora i jego życia wewnętrznego ale jest to również próba stworzenia kolejnej, w miarę spójnej koncepcji, wersji samego siebie w równym stopniu na potrzeby czytelnika, ale w jeszcze większym stopniu, chyba na własne potrzeby by mieć poczucie. Jakiejś wewnętrznej integralności i tego, co się ze mną stało na przestrzeni lat. Lubię wracać do swoich dawnych wierszy, chociaż chociaż jest to bywa to masochistyczna przyjemność, żeby zobaczyć właśnie, jak daleko odszedłem od tego, kim, kim byłem, nie tylko w sensie warsztatu i idiomu poetyckiego, ale po prostu widzenia świata. Czasami jestem przerażony, że, że jak, jak, du, jak dużo ze mnie umarło właśnie pod kolejnymi yy, hałdami czy, 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 czy takimi, no właśnie, jak osady geologiczne, jakiegoś z, z, znieczulenia, czy, czy otępienia. No bo wiadomo, że jakoś tam się wzbogacamy z wiekiem, ale też no, obumieramy. No jest to obumieranie czysto, czysto komórkowe, biologiczne, ale też mentalne, emocjonalne. No i te, ten proces jest dla mnie, to jest jedna z ważniejszych w ogóle motywacji pisania, żeby zobaczyć, gdzie jestem i jak zmienia się w czasie moja tożsamość. Jakby, ludziom się wydaje, że jak mają ten sam PESEL przez całe życie, to są, to są integralną tą samą osobą, która, która podlega tylko drobnym korektom na przestrzeni lat, a to nie są drobne korekty. Myślę, że trzeba bardzo się starać, być może całe życie jest głównie po to, żeby, żeby, żeby walczyć o spójność i żeby móc nawiązać kontakt z tymi, którymi byłem w przeszłości, taki żywy kontakt. Pamiętam, że jeszcze ileś lat temu na wspomnienie jakiegoś wydarzenia z dzieciństwa, czy, czy nie wiem, czy mając w ręku jakiś kultowy dla mnie jako siedmiu, ośmiu, dziesięciolatka przedmiot znaleziony gdzieś w piwnicy, doznawałem, no po prostu zalewała mnie w jakaś taka orgazmiczna fala, fala uczuć związanych z tym, że. że że na chwilkę emocjonalnie porozumiałem się z tamtym sobą, a coraz częściej jest tak, że, że nic nie czuję, że to już nie budzi moich emocji. I to znaczy, że to przesunięcie osobowościowe, tożsamościowe naprawdę jest duże z wiekiem. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, każdy tomik pomaga mi zlokalizować siebie na nowo i, no, i no, to jest jak konserwacja zabytków, trochę, prawda? I, tak, tro trochę pouzupełniać luki po to, żeby, żeby utrzymać w jednej bryle e, mniej więcej w jednej postaci tego siebie aż do śmierci. Żeby on był rozpoznawalny dla mnie również. To, będąc przy tej konserwacji, bardzo dobrze że do tego doszedłeś. E, dla mnie szczególnie mm. uderzające w tym tomie są wiersze religijne czy około religijne, e, to jakby u ciebie to też nie jest nic nowego, ale tutaj jakby. Część wierszy jak Ienryich czy drzewo są po prostu trudne, religijne, głębokie, wręcz raniące na, na swój sposób. Jakby trudno o nich mówić, tak. To, to akurat te wiersze trzeba przeżyć, ale wiersze brutalnie ci w jego czytanie. Remont elewacji już jest właściwie komentarzem społecznym, tak? komentarzem do sytuacji kościoła. I nie wiem, czy może byś przeczytał teraz ten wiersz i, i powiedział, jak się czujesz jako komentator takiej dziedziny, dosyć. Nie jak ją określić nawet. Wiesz co, to, to prawda, to nie jest, ja bym go nie sytuował, bo tam jest taka grupka wierszy, które, no spokojnie, no to nie jest, mógłbym nazwać wierszami religijnymi. Kiedyś mnie po kilku wierszach z parafią w tle, z kościołem, z wczesnych moich tomów nazwano poetą religijnym. Później, jak napisałem parę ostrzejszych erotyków, to już byłem poetą y, uwodzicielem. Ale to jest bardzo zabawne, jak łatwo można sterować własnym y, o, znaczy odzewem krytycznym dotyczącym własnego pisania. Ale y, ten, ten wiersz nie jest religijny, bo, ale jest, jest rzeczywiście, jak na mnie, bardzo, bardzo społeczny. Ja unikam takiej w przeciwieństwie do trendów y, panujących w nowej poezji jeszcze parę lat temu. Nie, nie wiem, czy wciąż i w teatrze. Żeby to było bardzo blisko życia i żeby się angażować, ja tego nienawidzę w sztuce, bo nie od tego jest sztuka. Ale ten wiersz jest rzeczywiście taki dosyć, dosyć gorzkim komentarzem. On powstał na stypendium w Curychu, gdzie przez pół roku mieszkałem w klasztorze jako stypendysta. W klasztorze, w którym rzeczywiście zostały trzy, trzy siostry zakonne, z których, jak się dowiedziałem niedawno, najstarsza taka przygarbiona, która już wtedy chodziła z chodzikiem, niestety zmarła i, i, i cały czas, właściwie przez cały mój pobyt, trwał remont elewacji tego. To znaczy ten, ten hałas zbijanego tenku był ciągle mi towarzyszył i stał się dla mnie niepewną metaforą w, w ogóle tego, co się stało z naszym życiem duchowym, ale także z, samym, z samą instytucją kościoła. Remont elewacji. Tynk opada z murów klasztoru Kapucynów. Dłuta pracują miarowo, nie dają spać. W moim kraju nad Wisłą intronizują na króla Jezusa Chrystusa, a ja słucham w szwajcarskim miasteczku, jak rozkwitają kwiaty, szeleszczą banknoty, jak ptaki głosują przeciwko globalnemu ociepleniu i jak opada tynk z siedemnastowiecznych murów klasztoru. Trzy stare siostry zakonne już nie znają. Są jak gołębie pocztowe z przetrzebionego stada podczas ostatniego lotu. Mają problemy ze słuchem, więc dziwią się, gdy tłumaczę, że nie mogę spać, bo dłuta miarowo zbijają tynk z 17 wiecznych murów klasztoru Maria Opferung, odsłaniając zbutwiałe rusztowanie krzyżowe. Tymczasem nad moim krajem schodzi tęcza, i tłum radosny niesie na kiju waginę wpisaną w hostie. Z cokołów spadają pomniki księży, którzy chcieli przecisnąć się do raju przez ucho igielne dziecięcych odbytów i pochew. Ptaszki śpiewają, a pszczółki bzykają w ogrodach klasztoru kapucynów w Cugu, gdzie trzy stare siostry zakonne cierpliwie czekają na powołanie do wieczności. Promenadą nad jeziorem, które przypomina jezioro Genezaret, spacerują z wydętymi brzuchami przeszłe matki. Godzinę stąd od zastrzyków z trucizną umierają zmęczeni życiem właściciele życia. Remont ciągnie się już trzeci miesiąc. Nie mogę spać, chociaż siostry twierdzą, że tylko w dzień dłuta pracują miarowo, zbijając tynk z murów klasztoru. Dzwony pustych kościołów dzwonią co kwadrans, dzwony u krowich i baranich szyi dzwonią niemal bez przerwy. Poza tym cisza, kondukt żałobnych chmur, duszący zapach przekwitających glicynii. I tynku ze starych murów klasztoru kapucynów, który już w przyszłym roku będzie wyglądał jak nowy, o ile wierzyć majstrom i trzem zakonnym siostrom o ciałach zwapniałych i kruchych. Tak, to mi przypomina Bergmana film akurat Dotyk. Nie wiem, czy kojarzysz, że jacyś archeologzy w ramach swoich prac odnajdują wmurowany w mur starego kościoła rzeźbę średniowieczną i pod wpływem właśnie nowego powietrza w tej rzeźbie ożywiły się jakieś larwy, Teraz zaczęły tą rzeźbę po prostu zjadać i było nie, nie do Takie bardzo luźne skojarzenie. Ale będąc bardzo blisko filmu, bo myślę, że to jest ten trop, powiedz mi skąd u Ciebie kierowca rajdowy Sena? Kierowca się wziął stąd, że ja trzy lata temu zrobiłem prawo jazdy dopiero i y, 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 odżyła we mnie miłość do, do motoryzacji bo jako nastolatek jeździłem namiętnie motorowerem Romet, zwanym potocznie Komarkiem, który nawet udało mi się parę razy zreperować, który przemalowałem i założyłem w moim rodzinnym pasłanku klub motocyklowy Chopper jako 12-13-latek. Robiłem legitymację dwóm moim kolegom, którzy też mieli takie maszyny Zatykałem z tyłu mojego komarka flagę z trupią czaszką. E, twarz owijałem e, równie ponurą chustą, e, która kojarzyła mi się z harlejowcami. No i jeździliśmy razem na zlotę nad pobliskie jeziorko, gdzie, gdzie zajadaliśmy batony i, e, i w jakiś taki właśnie i rozmawialiśmy o, e, o życiu w drodze. E, I teraz po 30 latach zrobiłem, od tamtego czasu zrobiłem prawo jazdy. I ta miłość do motoryzacji odżyła, i natychmiast kupiłem dwa stare, dwa stare Mercedesy, które, ponad 30-letnie, którymi się zajmuję dość intensywnie i które pielęgnuję i doprowadzam do idealnego stanu, co oczywiście jest niemożliwe, nie, nie bo z takim, taki samolot jest jak stary człowiek, właściwie zawsze mu coś dolega, i trzeba się z tym pogodzić, ale mimo wszystko podejmujesz cały czas takie wysiłki, żeby. Zbliżyć to auto do ideału, ale naprawisz jedno, to psuje się drugie. No niekończąca się historia. W każdym razie miłość do samochodów i miłość do moich mercedesów rozszerzyła się na, również na, na, na miłość do ryczących silników w ogóle. No i, i w pewnej nocy bezsennej, właśnie oglądałem sobie bardzo dużo materiałów. Legendarne wyścigi Formuły 1 i te, i, i te wyścigi, i, i, no i wiedza zdobyta. Na temat zasad. I, 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 no i też parametrów technicznych tych bolidów. No to wszystko zainspirowało mnie do napisania wiersza o legendarnym starciu dwóch gigantów Formuły 1, czyli senny i prosta w roku 80. Nie pamiętam którym, <grym> dziewiątym chyba. Czy. No, i tam kilka lat. E, e, oglądałeś film dokumentalny na ten temat? Czy hmm. też? że Tak akurat piję tutaj do senny, bo w jakiejś rankingach różnych filmów religijnych. Jeden z krytyków podał, że właśnie film o tym starciu, właściwie o postaci sennej jest właściwie filmem religijnym tak naprawdę, obok Pasoliniego czy, czy inne tematy. I powoli zmierzając do końca jest jeszcze jedna rzecz, której ja nie mogę pominąć i chyba Ty też nie możesz pominąć. Dzisiaj jest tak 5 lipca, spojrzałem w kalendarz, jest dokładnie 2,5 roku od śmierci Wacława Tkaczuka. On zmarł 5 stycznia tak, 18 roku i wydaje mi się, że to jest trzeci cień obok księdza, nie chcę przekręcić nazwiska, Rodzewicza obok Różewicza, że Wacław Tkaczuk jest właśnie tym trzecim cieniem unoszącym się nad tym tomem. I może opowiedz nam trochę, kim był dla Ciebie Wacław Tkaczuk. Wiem, że zajmował się Twoją poezją bardzo długo, też czytał Cię w radiu, a więc... No, Wacław Tkaczuk był moim starszym przyjacielem. Poznaliśmy się w 2003 roku w Fabryce Czciny podczas promocji numeru dwumieśnięcznika Topos, poświęconego młodej zresztą poezji, którą Wacław Tkaczuk zawsze z wielką uwagą śledził. No i później moje teksty w jego legendarnej, nieistniejącej już Audycji wiersz z gazet i czasopism. Moje wiersze pojawiały się tam bardzo często w interpretacji aktora i z komentarzem Wacława. Co bardzo cenne i ważne, to mimo zacieśniającej się znajomości, przyjaźni, potrafił się zdobyć na, na jakiś taki punktujący komentarz, to nie zawsze były, były laurki, ale dla mnie to było bardzo cenne, właśnie, że że ktoś nie bał się powiedzieć, Czy znaczy sama obecność na nie była jakimś wyróżnieniem, a mimo to jeszcze mogłem usłyszeć jakiś, jakiś krytyczny głos od osoby, której gustom i rozpoznaniom ufałem. Człowiek dużej bardzo inteligencji i niesamowitej kultury niespotykanej prawie już dzisiaj takiej kultury bycia z innymi i taki absolutnie no, poświęcony, właściwie wierzący wierny etosowi, etosowi poezji, temu, że warto o niej mówić nawet w czasach, gdy nikt prawie jej nie, jej nie czyta. No Smutne było to, jak patrzeć na rozczarowanie Wacława nawet w tak elitarnych w tak elitarnej stacji jak Radiowa Dwójka, gdzie gdzie z biegiem lat coraz bardziej go ściśniano, w końcu zaproponowano mu pięciominutowe audycje, on już nie bardzo mógł na to przystać, nie chciał, tak jakby się coraz bardziej rozmijał z wymaganiami czasów, z tempem, no po prostu z tym co się stało w kulturze, czuł się w tym wszystkim coraz gorzej, drażniło go takie wszechobecne chamstwo, że ludzie się dowiadują na korytarzach, radia czy telewizje już nie pracują, ale z czasem też zacząłem odkrywać Wacława jako nie tylko jako krytyka, tylko jako, jako, jako poetę i poetek myślę bardzo, bardzo ciekawego, który, dla którego no, inspirującego się awangardą, był wielkim adoratorem Przybosia i wierzył chyba w to, że jeszcze przyjdzie moment, kiedy, kiedy przyboj zostanie odkopany i na nowo odczytywany i to była taka, A jednocześnie był poetą bardzo czułym i, i pokazującym czułość w swoich wierszach, ale to była taka czułość, która się pojawia na końcu u granic namysłu i takiej intelektualnej refleksji. To bardzo ciekawe, że te wiersze na pierwszy rzut oka wydają się bardzo takie dyskursywne, analityczne, metodyczne, nawet suche, ale że właśnie, że tak naprawdę są, są Przepełnione czułością i współczuciem wobec drugiego człowieka, które pojawiają się dopiero wtedy, kiedy zaczniemy je rozumieć. Znaczy to jakby uczucia były ewokowane refleksją intelektualną. Ciekawy, ciekawy poeta, mało znany, zresztą nic nie robił, żeby, żeby to zmienić. Wydał trzy tomiki, i to też właściwie dlatego, że go namawiano trochę. Wiecznie niezadowolony, pedant, znaczy to potrafię zrozumieć, bo jestem dokładnie taki sam chorobliwie pedantyczny, zmieniający, nie wiem, potrafiący zadzwonić tuż przed oddaniem do druku, Tomiku, czy Arkusza, bo robiłem to Arkusz w toposie z wierszami Wrocława, nie wiem, prawie późno wieczorem, żeby zmienić jeden przecinek i tłumaczyć mi się z tego dlaczego. On go zmienił, że nie mógł spać, że myślał o tym długo, ale ten przecinek nie powinien być w tym miejscu. A jednocześnie, tak jak mówię, bardzo skromny i, i nie. No, no. Człowiek, który był radiowcem, który był przez ileś lat kierownikiem Teatru Polskiego Radia, który miał tak zwane znajomości, mógł to spokojnie, i, i większość osób na jego miejscu wykorzystałaby tę pozycję i tę bliskość mediów do tego, żeby, żeby zaistnieć jako poeta. On nic takiego nie robił, przeciwnie, chyba uważał, że że byłoby, to, że byłoby to, nie w porządku, że byłoby to jakieś narcystyczne, karierowiczowskie. Myślę, że warto go przypomnieć, pokazać jeszcze w przyszłości jako, jako poetę właśnie, bo nie wszyscy, nawet nie wszyscy chyba miłośnicy jego radiowych akcji i audycji, nie wszyscy wiedzą, że pisał wiersze. To jest wiersz dedykowany Wacławowi Tkaczukowi, który już wtedy był chory, ale zabrał mnie na wystawę do Muzeum Narodowego. Wiersz nosi tytuł Pasja Wacławowi Tkaczukowi. Mój przyjaciel przyszedł na spotkanie wcześniej. Zamiast wziąć mi na whisky, jak miewał w zwyczaju, zaproponował wystawę mistrzów renesansu. Obrazy oglądał w skupionym pośpiechu, żeby się nie napatrzyć, żeby jeszcze zostało coś niejasnego z tego blasku. Na samotny wieczór. Mój stary przyjaciel, z którym przegadałem i przemilczałem na temat poezji setki godzin, wziął mnie na wystawę, gdzie zobaczyłem portret nieznanego poety, a w sali obok pasję nieznanego malarza z Lombardii. Mój chory na raka przyjaciel zabrał mnie na wystawę mistrzów późnego renesansu. Jeszcze kończąc. Pozwolę sobie zestawić ten wiersz bo mi się bardzo kojarzy z audycją, która była poświęcona właśnie Wasławowi. Bardzo mi się kojarzy właśnie z fragmentem, gdzie Wacław mówi o sobie podczas tej audycji, o swoich, nie, czy pamiętasz o swoich mistrzach i tak dalej Jest fragment wypowiedzi, który kojarzy mi się swoim wierszem. A jednocześnie ja uważam, że to jest poezja, to, co Was tak powiedział, bo mu to się zdarzało mówić i w tym jak układa słowa, właściwie brzmiała poezja. I to jest ten fragment, gdzie on mówi jak wyobraża sobie życie po śmierci. A, to piękna wypowiedź. To była piękna wypowiedź. I co jeszcze chciał? Mówił, jeszcze jak najwięcej przeczytać. To jest moje zadanie. Bo ja mało oglądałem na przykład obrazów. Ale tam, po tamtej stronie, moim zdaniem, będą kolory. I to takie będą kolory, no, jak w takim paśmie psychodelicznym, jak w żółtej łodzi podwodnej, co najmniej. Albo w szybkim biegu, przez salę Muzeum Watykańskiego. Muzyki też, jak mówiłem, nie słuchałem za wiele. Ale muzyka tam będzie na pewno. Poczynając od tego Beethovena granego regularnie przez Anioły i tego Mozarta granego przez Anioły dla przyjemności już tylko. Natomiast obawiam się, nawet jestem pewien, że tam nie będzie słowa, jako dowodu poznania i pośredniczenia, bo tam staniemy twarzą w twarz. Tam ten komunikat będzie po prostu z umysłu do umysłu, od osoby do osoby i zresztą w wszechogarniającym kręgu. Nie będzie potrzebna metafora i tego mi żal. I mając na uwadze rytm tego wiersza, to przejawiające się muzeum, widzę pewne pokrowieństwa. Widzę ten żal Płowacka, który też jest w Twoim tomie obecny. I ta metafora, która cały czas mnie dręczy we wszystkich tekstach. I z mojej strony Ci bardzo dziękuję. Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze coś. Nie, no, nie, Dziękujemy w takim razie.